Z ratuszu Marek, witam Państwa. To jest sprawa na tyle świeża, że dobrych pytań w tej sprawie jeszcze jest sporo, więc Państwu też jedno z nich chcemy dziś zadać. Czy Joe Biden dobrze zrobił? Pytamy Państwa o tę największą sensację ostatnich miesięcy na Platformie X i w naszej sądzie SMS-owej. Podzielimy się z wszystkimi Waszą opinią w tej sprawie pod koniec programu. Powtórzę jeszcze raz. Czy Joe Biden dobrze zrobił? Czy to była dobra i właściwa decyzja i jego, i demokratów na tym etapie kampanii wyborczej? Czekamy na Państwa opinię, ale o tym będziemy rozmawiali w drugiej części naszego spotkania. W pierwszej chcemy Państwu zaproponować temat chyba trochę bliższy wszystkim nam. Mimo wpompowania w polską gospodarkę i w portfele wielu Polaków, setek miliardów złotych przez ostatnie lata, liczba tych w najcięższym ubóstwie wzrosła. Co możemy jeszcze zrobić w takim razie, aby ten parametr się w tym kierunku nie zmieniał? Ale do naszego gościa pytań w tych sprawach mamy znacznie więcej. Minister finansów Andrzej Domański jest gościem bez ratuszu. Widzę, że jest pan uzbrojony. Przygotowany. Okej. Okay. Panie ministrze, niech mi pan powie, w jaki sposób pan chce przekonać Polaków jakby pompowanych przekonaniem, że pieniądze są na wszystko, że to nieprawda? Pieniądze na cele rozwojowe zdecydowanie są. Nasz rząd krok po kroku realizuje swoje zobowiązania wyborcze. Podnieśliśmy o 30% wynagrodzenia dla nauczycieli, 20% dla tak zwanej sfery budżetowej. Co dla mnie bardzo istotne, znaleźliśmy środki na program in vitro, 0,5 miliarda złotych, dzięki któremu tysiące, dziesiątki tysięcy polskich par będą mogły skorzystać z tej okazji, aby stać się rodzicami. Tak jak mówiliśmy, wprowadzamy program babciowe, który będzie miał olbrzymie znaczenie dla młodych polskich rodzin i pozwoli również poprawić sytuację na rynku pracy. Obiecaliśmy środki z KPO i środki z KPO są. Krok po kroku realizujemy to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Te zapowiedzi, dzięki którym sytuacja finansowa polskich rodzin systematycznie ulega poprawie. Widzimy to nie tylko w pięknych słowach, ale widzimy to również w bardzo twardych danych, które płyną do nas z gospodarki. Panie ministrze, krok po kroku, ale te kroki chyba drobne, bo w pierwszych 100 miało to inaczej wyglądać. Już w pierwszych 100 dniach zrealizowaliśmy te konkrety, o których przed chwilą panu redaktorowi powiedziałem i widzimy od razu, że wynagrodzenia w gospodarce rosną o 11%. Powiedzieliśmy, że inflacja będzie niższa i jest niższa. Mamy najniższą inflację od 5 lat. Jeżeli wynagrodzenia rosną w tempie 11%, a inflację mamy na poziomie 2,6%, to widzimy, że realna wartość wynagrodzeń Polaków bardzo szybko idzie. Okej, ale to muszę panu powiedzieć, panie ministrze, że macie w takim razie duże kłopoty z komunikacją, bo PiS dworuje sobie z was, przypominając, że ledwoście się dobrali do władzy, wystarczyło pół roku, VAT leci na twarz, jesteście złodziejami, to są słowa jego wysokości pana prezydenta, albo w każdym razie pozwalacie na to, żeby złodzieje hasali. Nie słyszę dobrej odpowiedzi na to. Ja ciągle nie wiem, jak jest z VAT-em właściwie. Tylko tracimy ten VAT, czy rośnie ten VAT? Nie odpowiadacie na to w ogóle. Jeśli chodzi o liczby, to one są bardzo, bardzo jednoznaczne. W czerwcu wpływy z VAT-u wzrosły o ponad 30%. Zresztą w maju również rosły w dwucyfrową dynamiką. Więc widzimy, że gospodarka przyspiesza dzięki temu, że wzrosły wynagrodzenia milionów Polaków. Mamy rosnącą konsumpcję. Dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła w tempie ponad 4%. Wyższa sprzedaż detaliczna, większe zakupy Polaków w sklepach, większe wpływy z VAT-u, więcej pieniędzy na ważne programy, takie jak chociażby babciowe, zwane również aktywny rodzic. Więc nie będę mówił o komunikacji, ja mogę mówić o twardych danych, które widzimy, które płyną do nas z gospodarki. A dane są takie, że mamy najniższe bezrobocie od 1990 roku. Wpływy z VAT-u, przed chwilą mówiłem, że rosną o 30%. Wzrost gospodarczy w Polsce przyspiesza. W zeszłym roku, ostatnim roku rządów PiS-u, wzrost gospodarczy w Polsce praktycznie nie istniał. 0,2%. No wie pan, pandemię, wojna. W zeszłym roku pandemia, panie redaktorze. No, konsekwencje tych działań musiały być długofalowe. Panie redaktorze, w tym roku wzrost gospodarczy przekroczy 3%. A w przyszłym roku to będzie już niemal 4%. Więc, a wzrost gospodarczy to dalej więcej miejsc pracy,
większa sprzedaż detaliczna, większa produkcja przemysłowa, czyli znowuż więcej miejsc pracy dla Polaków. Inflacja, tak jak powiedziałem przed chwilą, najniższa od 5 lat. Pamiętajmy, jeszcze chwilę temu inflacja w Polsce przekraczała 18%. 18%. No potem spadła. Dzisiaj mamy 2,6% i co prawda wysokie stopy procentowe, które trochę oczywiście gaszą gospodarkę, natomiast inflacja jest na bardzo niskim ale poziomie. To nie jest konsekwencja 6 miesięcy waszych rządów. To jest konsekwencja wielu czynników. Zwycięstwo koalicji 15 października sprawiło między innymi, że nasza waluta, złoty polski, bardzo mocno się umocnił, więc te towary, które kupujemy za granicą, stały się relatywnie tańsze. Za to eksport nam się nie opłaca. Dzięki czemu inflacja, między innymi dzięki czemu inflacja spadła. Ale oczywiście tych źródeł niższej inflacji jest więcej. Panie ministrze, nie chcę epatować liczbami, jest pan w tym to na pewno lepszy, ale te dwie przytoczę, bo to też jest często argument podnoszony przez tych, którzy niespecjalnie ufają w pańskie kompetencje. 53 miliardy deficytu za maj, 70 za czerwiec. To jest 17 miliardów progresu w miesiąc. To coś znaczy? Realizujemy budżet zgodnie z planami. Wpływy, tak jak powiedziałem przed chwilą, wpływy podatkowe w czerwcu były bardzo mocne. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach również takie będą. Zresztą to jest budżet, który w tej chwili realizujemy, w dużej części przygotowany jeszcze przez poprzedni rząd, więc radziłbym tym krytykom ze strony Prawa i Sprawiedliwości, aby byli bardziej trochę zmiarkowali, co mówią. A tego deficytu, który oni zaplanowali, nie przekroczycie? My na chwilę obecną nie widzę powodów dla podwyższania oczekiwanego poziomu deficytu na rok bieżący. Tak jak powiedziałem, dochody budżetowe z VAT-u idą bardzo dobrze, z pozostałych podatków również. Oczywiście mamy liczne przeszkody. No, Narodowy Bank Polski w zeszłym roku zasilił budżet wysokim zyskiem. W tym roku tego zysku nie będzie. Ceny uprawnień do emisji CO2 w zeszłym roku były na wyższym poziomie niż w tym roku. No to kolejna przeszkoda. Ale gospodarka rośnie, bezrobocie spada, więc wpływy budżetowe są bardzo mocne. Więc bardzo bym prosił, aby te liczby były używane w sposób odpowiedzialny. Jasne. Ten deficyt będzie malał dzięki rosnącym wpływom z podatków, bo podatki będą wyższe? Jeśli chodzi o podatki, oczywiście Ministerstwo Finansów ciągle analizuje wpływy i wydatki budżetowe. Zdecydowaliśmy się na podwyżkę akcyzy, dlatego że tak zwana mapa drogowa akcyzy na wyroby tytoniowe po prostu nie zadziałała. A to ciekawe, co pan mówi, bo jeśli pan pozwoli, bo to też są takie dane, które nie trudno znaleźć. W zeszłym roku wpływy do budżetu z tytułu akcyzy za tytoń były o 2 miliardy wyższe niż rok wcześniej, a zużycie czy spożycie tytoniu, że jego sprzedaż nawet trochę spadła. No to tam w ogóle nie działa. Dostępność ekonomiczna papierosów w Polsce dramatycznie wzrosła. W 2015 roku za przeciętne wynagrodzenie można było kupić 290 paczek papierosów. W tej chwili 490. Mamy Polak lepiej zarabia. Drugie najtańsze papierosy w Europie. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że Polaków generalnie stać na więcej, ale umówmy się, wyroby tytoniowe to nie jest ta kategoria towarów, które chcemy szczególnie wspierać. Zresztą my jesteśmy w dialogu z producentami. Oni wiedzą, że ta mapa drogowa, która była przedstawiona przez poprzedni rząd, ona się po prostu nie sprawdziła. Ja wiem, ale to musi się opierać na jakichś wyliczeniach, więc trzy liczby. Czy państwo je znacie w ministerstwie? Po pierwsze, o ile więcej pieniędzy będzie w budżecie dzięki temu podwyższeniu akcyzy? Po drugie, no jak bardzo spadnie spożycie tytoniu, czy osób, które palą papierosy, bo to na razie 29% Polaków zdaje się. No i wreszcie, jeśli tak, to jak wzrośnie szara strefa? To się zwykle tak kończy. Bardzo dobre pytania. Jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, to szacujemy je w przedziale od 4 do 5 miliardów złotych. Nie są to gigantyczne wpływy, ale faktycznie istotne. Tak, liczymy, że dzięki temu działaniu spożycie wyrobów tytoniowych w Polsce spadnie. Zresztą to było jeden z postulatów Ministerstwa Zdrowia, które z pani minister zdrowia wychodziła z tym postulatem publicznie. No i jeżeli chodzi o szarą strefę, to będziemy z nią bezwzględnie walczyć. Tak jak powiedziałem, mamy w tej chwili drugie najtańsze papierosy w Unii Europejskiej. Tylko w Bułgarii są tańsze.
i Krajowa Administracja Skarbowa będzie podejmowała zdecydowane działania na rzecz tego, żeby ta szara strefa nie rosła. Bo ja pamiętam taki incydent, to było zdarzenie historyczne, kiedy minister Rostowski bodaj też wprowadził podwyżkę akcyzy na tytoń i to zaskutkowało lawinowym wzrostem szarej strefy. Będziemy z szarą strefą bezwzględnie walczyć. Rozmawiałem z szefem Krajowej Administracji Skarbowej, który przedstawi mi całą paletę działań do podjęcia na rzecz tego, aby szara strefa w przyszłym roku w obszarze wyrobów tytoniowych nie wzrastała. Kiedy się w kampanii wyborczej, panie ministrze, błyszczy jakimś takim naprawdę solidnym brylantem, to potem trzeba się wytłumaczyć, gdzie on jest. Więc będziecie się tłumaczyć do końca kadencji, gdzie jest 60 tysięcy kwoty wolnej? To jest bardzo istotny element naszego programu, z którym szliśmy do wyborów. I tak jak powiedziałem, my nasz program krok po kroku realizujemy. Mówiłem już o podwyżkach, rekordowych podwyżkach dla nauczycieli, rekordowych podwyżkach dla sfery budżetowej, KPO, babciowe i takie rzeczy, które na pozór wydają się mniejsze, ale dla mnie są bardzo istotne, właśnie jak in vitro czy telefon zaufania dla młodzieży. Kwota wolna na poziomie 60 tysięcy złotych pozostaje naszym celem i będziemy i ten cel oczywiście, że zrealizujemy. A po co była premier, w studniach, niech pan premier, po co to było? Premier Tusk zobowiązał mnie do przedstawienia projektu wprowadzenia tego postulatu, i taki projekt panu premierowi przedstawię. Panie ministrze, ja wiem, rządzimy tylko, w koalicji, pan redaktor. Ja to rozumiem, tylko kiedy trwała kampania wyborcza, to no, do pewnego stopnia Polacy was zobowiązali, a nie premier pana, żeby pan to w studniach zrobił. Tak jak powiedziałem, rządzimy w koalicji. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z postulatów, które mieliśmy my w programie, muszą w pewien sposób utrzeć się wraz z głosem koalicjantów. Zresztą to jest element, na który prawdopodobnie trochę narzekają wszyscy koalicjanci, że ich program, z którym szli do wyborów, nie jest w pełni realizowany. No takie są uroki rządzenia w koalicji, że nie wszystko można zrobić od razu. I wiemy, że nasi wyborcy chcieliby, aby całość, wszystkie punkty programu wyborczego były zrealizowane natychmiast. Tego nie natychmiast, chcieliby, zgodnie z obietnicą. Tego samego chcieliby oczywiście wyborcy pozostałych partii koalicyjnych, no ale krok po kroku ten program realizujemy. Przed chwilą wymieniłem panu redaktorowi całą listę postulatów i punktów programowych, które już nasz rząd Donalda Tuska zrealizował. Teraz ruszamy z kolejnym, myślę, bardzo istotnym punktem, czyli reforma finansów samorządów. Wiemy, że po 8 latach rządów PiS-u finanse polskich samorządów są absolutnie zdewastowane. Wiele samorządów będzie miało problem, żeby dotrwać do końca tego roku. Polityka tekturowych czeków, którą prowadził PiS, sprawiła, że samorządy nie wiedzą, ile dochodu będą miały w kolejnym roku. To co planujecie? My planujemy zamienić system, w którym samorządy mają udział w podatku, który wpływa do budżetu, na system, w którym samorządy mają udział w tak zwanej bazie podatkowej. Wiem, że brzmi troszeczkę skomplikowanie, więc szybko wytłumaczę. Rzecz w tym, że w tej chwili, jeżeli minister finansów podwyższy lub obniży, przykładowo obniży stawkę PIT lub CIT, to dochody budżetu państwa spadają i w ten sam sposób również uderzone są finanse polskich samorządów. Dokładnie w ten sposób PiS zdemolował finanse polskich samorządów, wprowadzając preferencje dla podatku ryczałtowego, w którym akurat tak się przypadkowo składa, samorządowcy nie mają udziału. W ten sposób spowodował idącą w dziesiątki miliardów złotych wyrwę w finansach polskich samorządów. I stąd problemy, z którymi samorządowcy borykają się. Jak ja pana dobrze rozumiem, im większą będzie miał samorząd wojewódzki na przykład. Również im więcej będzie miał narzędzi do generowania podatku, tym więcej go u niego nie, zostanie. Im więcej mieszkańcy danej gminy, operujmy może gminą, będą generowali dochodu do opodatkowania, tym więcej wpływu będzie do finansów danej gminy. Podobnie, jeżeli firma zlokalizowana na terenie danej gminy będzie osiągała konkretny wynik do opodatkowania, również będą większe wpływy do budżetu. I co bardzo istotne, nie zapomnimy o tym, że mamy w Polsce gminy biedniejsze i gminy bogatsze. Jesteśmy z państwem, w którym solidarność znaczy niezwykle dużo i musimy pamiętać o tym, że ci bogatsi muszą się dokładać do budżetów tych nieco mniej zamożnych gmin. Janosikowe zostaje. To nie jest janosikowe, to będzie się nazywało taka wyrównawcza stawka. Ona będzie znacznie lepiej skonstruowana niż w poprzedniej, nazwijmy to, wersji. No, czyli jak? Natomiast, to będzie taka opłata wyrównawcza. W tej chwili te pieniądze, to jest dosyć skomplikowany system. One pomiędzy bogatą a biedną gminą potrafią
pewien sposób krążyć. To zapytam inaczej. Pan jest przekonany, że te bogate samorządy, które mają u siebie, no, tak ją nazwijmy, bazę do generowania przychodów, z radością podzielą się z tymi, którzy nie mają fabryk, nie mają podatników, nie mają małej i średniej przedsiębiorczości? Tak, dlatego że na tej zmianie, którą proponujemy, skorzysta każda jedna gmina w Polsce. Każda jedna gmina w Polsce zyska dzięki temu, dzięki czemu będzie miała więcej środków na swoje niezbędne wydatki, w tym również wydatki inwestycyjne. Co więcej, to dla mnie niezwykle istotny punkt tej reformy. Pamiętamy, że są gminy w Polsce, chcielibyśmy, aby takich gmin było jak najwięcej, na terenie których znajdują się parki narodowe, parki krajobrazowe, tereny Natura 2000. Obecnie gmina nie ma żadnego bodźca ekonomicznego do tego, żeby chcieć, aby na jej terenie znajdował się park narodowy. Nieprzypadkowo przez tyle lat w Polsce nie powstał ani jeden nowy, żaden nowy park narodowy. No bo po prostu gminom to się najzwyczajniej nie opłaca. Dlaczego? No bo jeżeli mamy park narodowy, no to oczywiście nie mamy działalności przemysłowej, działalność biznesowa jest mocno ograniczona. A wszyscy, pan, ja, nasza publiczność, chcemy korzystać z tego, że w Polsce są parki narodowe, są parki krajobrazowe, są tereny Natura 2000. Więc moją rolą jako ministra finansów i naszego rządu jest stworzenie takiego systemu, który sprawia, że gminom będzie się po prostu opłacało. Będzie się im bardzo opłacało mieć na swoim terenie Gminom się ma opłacać utrzymywanie szkół na swoim terenie. Również. Z tym mają kłopoty. Również oczywiście akurat edukacja należy do tak zwanych zadań własnych samorządu. Natomiast pamiętamy o tym, że potrzeby edukacyjne w Polsce są olbrzymie. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na tak wysokie podwyżki dla nauczycieli, bo przypomnę, to jest 30% podwyżki dla nauczycieli, a dla nauczycieli początkujących wręcz 33%. I pamiętamy o tym, że niektóre samorządy mają problem ze sfinansowaniem części swoich potrzeb edukacyjnych i będziemy nad tym również z nimi pracować. Panie ministrze, mieliśmy przez ostatnie lata 500+, 800+, tarcze, różne osłonowe działania. W ciągu tych lat to są setki miliardów złotych. Miliardów. Liczba osób w skrajnym ubóstwie wzrosła w tym samym czasie. I to są dane za 2023 rok. Co się stanie w 2024 roku, kiedy VAT na żywność jednak wzrósł o 5%, a rachunki za energię to może być nasz problem? No. Jakie będą te wyniki po 2024? Jeszcze raz przypomnę. Bezrobocie spada i w mojej ocenie będzie nadal spadać. Rośnie liczba zatrudnionych, osób, które mają pensję, tę pensję przynoszą do domu, w związku z czym nie będą w skrajnej ubóstwie. Te pensje w Polsce dynamicznie rosną i to nie na papierze, jak było za czasów PiSu, kiedy pensje może i rosły, ale inflacja rosła jeszcze szybciej i w efekcie było nas stać w sklepach na coraz mniej. W tej chwili stać nas w sklepach na coraz więcej i widzimy to w twardych danych. Mówiłem o tej sprzedaży detalicznej. Dzisiaj zostały opublikowane dane, więc jestem przekonany, że liczba w potrzebie finansowej w Polsce będzie spadała. A w jaki sposób, panie ministrze, jeżeli wy dokładacie czynniki, które zabierają ludziom pieniądze z portfela? Nie, tak jak powiedziałem. No 5% VAT na żywność to jest taki element. Jeszcze raz, panie redaktorze. Wynagrodzenia rosną i to w tempie 11%. Bezrobocie w Polsce spada kolejny miesiąc, więc myślę, że to jest również bardzo istotny czynnik. Wiemy, że przywrócenie tego VAT-u, który obowiązywał zawsze, tego 5% stawki, ono w dużej mierze zostało zaabsorbowane w marżach dużych sieci handlowych i ja się z tego osobiście bardzo cieszę. Inflacja bazowa uwzględniająca ceny żywności jest absolutnie pod kontrolą. I nie boi pan się. Robimy wszystko, mamy program babciowy. Kolejne miliardy, które płyną do polskich rodzin. 800+, to też miliardy złotych, które w zeszłym roku mieliśmy 500+, w tym roku 800+. Czyli kolejne miliardy złotych, które będą trafiały do tych Polaków, którzy wychowują dzieci. Więc ta skala pomocy państwa moim zdaniem bardzo wyraźnie rośnie. Pamiętamy o tym, że o tej zasadzie solidarności, już o niej mówiłem wcześniej, dla mnie jest bardzo istotne, aby zawsze pamiętać o tych słabszych. Tych, których dochody są niższe i aby podejmować takie działania w polityce, aby tych osób, które znajdują się, jak to pan określił, w tej skrajnym ubóstwie było jak najmniej. Nie boi pan się określenia koalicja drożyzny? Nie, absolutnie nie. No, panie redaktorze, jeżeli mamy inflację na poziomie 2,6%, ostatnie dane, a w zeszłym roku mieliśmy inflację na poziomie 18%, to widać, że nasz rząd jest właśnie rządem niskich cen.
tamten rząd doprowadził do spustoszenia portfeli milionów Polaków, a także to bardzo istotne, oszczędności, bo jeżeli ktoś z nas ma oszczędności w banku na lokacie, lokaty oprocentowane powiedzmy 4-5%, a inflacja w zeszłym roku sięgała w niektórych miesiącach 18%, to jest jasne, że realna, prawdziwa wartość naszych oszczędności, oszczędności milionów Polaków po prostu spadała. To była grabież. W tym roku inflacja niższa, oprocentowanie na szczęście wyższe. Pan się być może komunikacją nie przejmuje, ale... No wrócę, nie, oczywiście, że bardzo. Wrócę do tego jeszcze raz. Tak jak wytykano wam 60 tysięcy złotych niespełnionej obietnicy, tak ciągle będą was pytali, gdzie jest paliwo za 5,19. Co więcej, złożą własny wniosek, własną propozycję ustawy, którą Sejm będzie musiał rozpatrzyć. W międzyczasie ceny ropy poszły mocno do góry. Akurat nie mam kontroli nad cenami, ropy. I robimy wszystko, aby konkurencja na rynku paliw w Polsce wróciła. Wiemy, że poprzedni rząd poprzez moim zdaniem nieodpowiedzialne działania na rynku paliw sprawił, że ta konkurencja była zaburzona. No i pojawiła się spółka, która miała pozycję no, bardzo, bardzo mocną i mogła de facto te ceny niemalże dyktować. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby na rynek wróciła konkurencja, a wszyscy wiemy, że jak jest konkurencja, to ceny są niższe. A czego nie wiedzieliście w kampanii wyborczej, obiecując takie rzeczy? Tak jak powiedziałem, podejmujemy działania na rzecz tego, żeby ceny na stacjach były niższe. Czy stanie się to w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, trudno mi to w tej chwili powiedzieć. Andrzej Domański, minister finansów, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i zależne panie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moi drodzy Amerykanie, pełnienie funkcji prezydenta było dla mnie największym zaszczytem w życiu. I chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju jest ustąpienie i skupienie się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków prezydenta do końca mojej kadencji. Chcę podziękować wiceprezydent Kamali Harris za bycie niezwykłym partnerem w całej tej pracy. Chciałbym również wyrazić moje szczere uznanie dla narodu amerykańskiego za wiarę i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Wierzę dziś w to, w co zawsze wierzyłem, że nie ma rzeczy, której Ameryka nie może zrobić, kiedy robimy to razem. Musimy tylko pamiętać, że jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Spuściznę Joe Bidena przez ostatnie lata nie ma sobie równych we współczesnej historii. W ciągu jednej kadencji. Tak, można bić brawa. W ciągu jednej kadencji przekroczył, jeżeli chodzi o osiągnięcia wielu prezydentów. Jest szczery, jest integralny, jest zaangażowany na rzecz swojej rodziny, ma wielkie serce i ma głęboką miłość do tego kraju. Do tych ważnych dla świata i Polski też wyborów 3 miesiące z okładem, więc pytanie o to, czy Joe Biden dobrze zrobił, jest naprawdę więcej. I mamy w tej sprawie gości w naszym studiu. Pani redaktor Dominika Siednicka, Oko Press. Dzień dobry. Profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oraz redaktor Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Witam Państwa. Szanowni Państwo, tak jak Wy nie wiecie, tak jak ja też nie wiem, jak się te wybory skończą, ale powiedzcie mi, jak to się mogło stać, że demokraci dopuścili do tego na 3 miesiące przed elekcją? Jak do tego mogło dojść? Pani redaktor, jak Pani sądzi? Trzeba brać pod uwagę to, że w takim wieku zdrowie może się posypać w dosyć krótkim czasie. Bo oczywiście też pojawiają się te argumenty, że przecież wszyscy wiedzieli, że Joe Biden nie stał się starszym człowiekiem 2 tygodnie temu, ani miesiąc temu. Był nim tak naprawdę już w 2020 roku. No ale zdecydowanie dopiero ta debata unaoczniła wszystkim rzeczywiście, że jest w niezbyt dobrym stanie. A jemu też?
Jemu też, tak. A trochę dochodzi chociaż, do tego wniosku. Chociaż tutaj dochodziły raczej takie głosy ze strony samego Joe Bidena. Wiadomo, że publicznie on mówił o tym, że on chce kandydować, że jest sprawny, że jest gotowy, ale wiemy też z takich nieformalnych informacji, że on rzeczywiście sam nie chciał rezygnować i że też jego rodzina była dosyć taka rozgoryczona tym, że to były naciski ze strony Partii Demokratycznej. No tak, ale padło to pytanie, czy dobrze zrobił. No, nie miał wyboru. To nie była tylko jego decyzja. On to zrobił ze względu no właśnie na to, że w partii po prostu ta decyzja zapadła. No zresztą kilka dni temu były takie przecieki o tym, że nawet Barack Obama, to też nie jest przypadek, że pojawiły się w mediach takie informacje, jeżeli jego przyjaciel, najbliższa osoba, której tak naprawdę w jakiś sposób zawdzięcza swoją prezydenturę, też już pozwala sobie na takie publiczne, no wiadomo, że nie powiedział tego wprost do mediów, ale to wypłynęło do mediów, na to, że i on uważa, że powinien jednak zrezygnować z kandydowania, no to już jednak coś znaczy. Panie redaktorze. Znaczy, chyba bardzo istotnym czynnikiem są nie tylko naciski wewnątrz Partii Demokratycznej, ale też musimy pamiętać o tym, że no, ogromne znaczenie w amerykańskiej polityce mają te pieniądze. Te pieniądze, które jakbyśmy nie narzekali na naszą politykę, no, żyjemy w raju, jeśli chodzi o przejrzystość, jeżeli chodzi o sposób finansowania polityki. Jak wiele wad byśmy tutaj nie widzieli, no to nie ma wątpliwości, że ta amerykańska polityka jest bardzo uzależniona od sponsorów. No i chyba tym głównym argumentem, który w ostatnich dniach wybrzmiał, było to, że po prostu sponsorzy zaczęli wycofywać swoje wsparcie dla Joe Bidena. No i to już był ten tak moment, w którym rzeczywiście no, te wątpliwości zaczęły się nasilać. W amerykańskiej polityce nie da się wygrywać bez pieniędzy, ale też te wskaźniki tego, jak płynie dynamika fundraisingowa kampanii, jest tak naprawdę taką próbą rynkowego badania szans kandydata. Tak? To jak zmotywowani są darczyńcy, często mówi nam o tym, jak po prostu to było widać ludzie, którzy po reakcji interesy, darczyńców na Kamala Harris. Na jednych i na drugich częstokroć kandydatów oceniają szansę tego, kto ma potencjał wygrać te wybory. No a nie da się tutaj ukryć, że to nie tylko kwestia tej debaty, nie tylko kwestia samego stanu zdrowia i kondycji Joe Bidena, no ale też te wydarzenia tragiczne związane z zamachem na Donalda Trumpa, no zmieniły po prostu dynamikę tej kampanii i sprawiły, że tak naprawdę demokraci też potrzebowali jakiegoś nowego otwarcia. Panie profesorze. Ja powiem szczerze, widzę to trochę inaczej chyba też niż pani redaktor, bo szczerze mówiąc, chyba dla nikogo, kto przygląda się amerykańskiej polityce od kilku przynajmniej miesięcy, a właściwie w ciągu ostatnich dni już nie było chyba kwestią, czy Joe Biden zrezygnuje, tylko kiedy zrezygnuje, prawda? I to chyba nie jest żadne zaskoczenie. Dla mnie zaskoczeniem jednak jest to, jak to było możliwe, że tak wielka partia polityczna, jaką są demokraci, prawda, która no, aspiruje do tego, żeby rządzić Stanami Zjednoczonymi i też w gruncie rzeczy przewodniczyć zachodniemu światu, dopuściła do tego, żeby, że tak powiem, sama siebie skazać się na takie polityczne tarapaty, tak? Dopuściła do tego, żeby w gruncie rzeczy no, skraść sobie szansę na połowę kampanii wyborczej. I jak to jest możliwe, że partia, która ma w nazwie demokrację, właśnie zamknęła się kompletnie na taki demokratyczny proces, jakby to powiedzieć, walki, rywalizacji władzy, prawda? Można powiedzieć o republikanach różne złe rzeczy, ale tam widzieliśmy jakąś realną, że tak powiem, prekampanię, gdzie na końcu Donald Trump musiał pokazać, że jest najlepszy. Więc to jest moim zdaniem teraz najważniejsze pytanie. To myślę, jeszcze komentując decyzję prezydenta Joe Bidena, to on jakby jedną ręką otworzył trochę przed demokratami taką szansę teraz na demokratyczny proces szukania nowego lidera, ale natychmiast drugą ręką ją zamknął, wskazując Kamalę Harris, która moim zdaniem no, nie ma największych szans pośród innych potencjalnych kandydatów i w tej chwili właściwie demokraci są w trochę lepszej sytuacji, ale nie są wcale w sytuacji komfortowej. No właśnie, czy nie będzie tak, panie profesorze, że to jest, tak jak mówi prezydent Kwaśniewski, szansa na dobry czas dla nich, no bo PR-owo oni będą na pierwszym miejscu wszystkich doniesień przez najbliższe tygodnie, a to buduje kampanię. A no właśnie. Ja się trochę z panem profesorem chyba nie chciałbym zgodzić, że pani prezydent Kamala Harris nie ma szans, bo oczywiście, jeżeli patrzy się przez pryzmat sondaży opinii publicznej, no przewaga Trumpa jest tutaj wyraźna, ale tak naprawdę gra zaczyna się od początku. Na dwa elementy chciałbym zwrócić uwagę. No właśnie, na co pan redaktor również zwrócił. Cała uwaga mediów będzie zwrócona na demokratów. Oni będą w centrum zainteresowania. Przykryją nawet być może ten zamach, który miał miejsce na Trumpa. I drugi sygnał,
mówiliśmy też o pieniądzach. W ciągu jednej doby zaczęły płynąć pieniądze do sztabu demokratów. I teraz jest pytanie, czy zaczęły płynąć dlatego, ponieważ Biden zrezygnował i no, nie ma tego zagrożenia, że starszy człowiek, który może sobie nie poradzić, będzie ścierał się dalej z bardziej sprawnym Trumpem? Czy też jest to nadzieja, że Kamala Harris jest dobrą kandydatką? No teraz na mniej sprawnego będzie wychodził Trump, bo on będzie starszy od swojej kontrkandydatki. Oczywiście. Te argumenty w tamtą stronę mogą popłynąć. I będzie mu też trudniej wydyskutować tak twardo z kobietą, bo jednak ta kampania będzie musiała trochę się zmienić. Ja tylko jeszcze mogę pół zdania, bo ja nie twierdzę, że Kamala Harris nie ma szans, tylko jest takie prawo polityczne, które kiedyś Donald Tusk formułował, że władzy się nie dostaje, władzy się bierze. Tak? To znaczy, że taka władza z nominacji jest władzą moim zdaniem słabszą. Demokraci powinni wyłonić swojego kandydata, bym powiedział, teraz w takiej szybkiej prekampanii. To jest moim zdaniem... A to pan się boi, że będzie kandydat wykopać? Tak, polskie rachunki, warunki przykładasz do tego? Ja myślę, że to jest dość takie, znaczy uniwersalne prawo polityki, że przywództwo buduje się jednak w walce, w rywalizacji. Nawet bym powiedział przywództwo, no bycia, znaczy taką pozycję bycia potem kandydatem w wyborach. Uważam, że taki miesiąc teraz walki wyborczej czy konkurencji wyborczej by demokratom pomógł wyłonić dobrego kandydata. Panie redaktor. No, wydaje mi się, że nie mają czasu na to, że to jest naprawdę bardzo krótko przed tymi wyborami i że to też to, że duża część demokratów już ważnych i gubernatorów i też te dwie osoby, które były tymi potencjalnymi kontrkandydatami dla Kamali Harris, nieprzypadkowo już ją poparli, bo jednak uważają, że więcej szkody to przyniesie niż pożytku. Ja nie wiem, czy ludzie aż tak się bardzo interesują tym, kogo ostatecznie wybiorą delegaci spośród polityków jednej partii, no bo wiadomo, że to są zawsze jakieś polityczne uwarunkowania, koterie. To nie jest tak, że po prostu przeciętny wyborca kibicuje niesamowicie takiemu procesowi, a tutaj naprawdę liczy się czas, tak jak już to powiedzieliśmy wielokrotnie. Ale pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy, o której pan profesor powiedział, czy doktor, przepraszam. Profesor czy doktor? Okej. Okay. O tym, że dużym atutem Kamali Harris może być to, że jest kobietą. No bo też mówimy o tym, w którą stronę może pójść ta narracja w tej kampanii. Wydaje mi się, że ciekawym takim wątkiem, który już zresztą widać, że demokraci zaczęli jakoś eksplorować, jest to, że ona jednak jest prokuratorką, która jeszcze miała opinię no takiej bardzo... Policjantki zasadniczej, ostrej, co też jej wyrzucano, że była zbyt ostra, że ma na koncie no po prostu surowe karanie ludzi za drobne przestępstwa, a z drugiej strony w badaniach widać, że teraz strach przed wzrostem przestępczości jest czymś, co interesuje społeczeństwo amerykańskie. Nawet pomimo tego, że nie widać tych wzrostów, ale do tego się też odnosił Trump, akceptując tę nominację podczas tej konwencji republikanów. No a z drugiej strony Trump tak, jest po prostu obarczony zarzutami, więc to jest jakaś taka rzecz, na której oni mogą rzeczywiście wygrać i to też będzie takie... Jest jeden element, który nie umyka nam, mam nadzieję, natomiast chyba rzadko się pojawia, bo jak się potoczy kampania, nie wiem, kto wygra, też nie wiem, ale jedno widać wyraźnie. Połowa wielkiego narodu zaczyna podzielać dość dziwne przekonania, bo chyba się zgadza, albo oficjalnie, albo nie, ze zdaniem, czy zdaniami kandydata na wiceprezydenta, który ma no, zapatrywania dość egzotyczne. Połowa tego amerykańskiego narodu zaczyna w taki sposób myśleć. Czy się mylę, panie redaktorze? Myślę, że J.D. Vance jest postacią symboliczną dla pewnie nawet więcej niż połowy tego narodu. To jest człowiek... Tylko wie pan, republikanie prowadzili Amerykanów wojny w obronie demokracji. Ale sekunda, w Stanach Zjednoczonych w żadnym państwie, i to niestety jest dla nas smutna informacja, ale w żadnym państwie nie wygrywa się wyborów polityką zagraniczną. Szczególnie dzisiaj, w 2024 roku, to polityka zagraniczna, a szczególnie polityka w Europie, nie będzie decydowała o tym, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. J.D. Vance dlatego został kandydatem na wiceprezydenta w kampanii Donalda Trumpa, dlatego że jest symbolem, można powiedzieć, takich dwóch dwa oblicza Ameryki. Z jednej strony ten amerykański koszmar upadłych miejscowości, upadku społecznego, ludzi w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, kryzysu opioidowego i całej masy innych rzeczy, które są ogromnym, być może największym dzisiaj problemem Ameryki. A z drugiej strony wyszedł z tego amerykańskiego koszmaru i jest twarzą amerykańskiego snu, który jak po prostu w podręczniku, jak w dobrym serialu, jak w dobrym filmie, który zresztą na podstawie jego biografii
demografii powstał, przeszedł przez wojsko, przeszedł przez przeciętny uniwersytet, przeszedł przez najlepszy uniwersytet, przeszedł przez biznes, przeszedł przez znajomości i kontakty z najbogatszymi ludźmi świata i wszedł do polityki. No i dziś mówi, był człowiekiem, który po drodze krytykował Donalda Trumpa i w jaki sposób do tego Donalda Trumpa dołączył, zbudował z nim zbudował jednocześnie zaufanie. Mówi głośno i wyraźnie, kompletnie mnie nie interesuje los Ukrainy, jakby nie wiedział, że od tego losu wiele zależy. Bo bardzo wielu ludzi, takich jak on, którzy wyszli z takiej sytuacji, którzy chcieliby wyjść tak jak on z takiej sytuacji, ich też nie interesuje los Ukrainy. Nas interesuje, nas powinien interesować, powinniśmy bardzo chcieć i robić wszystko, co w mocach dyplomatycznych polskiego państwa, by każdego amerykańskiego polityka los Ukrainy interesował, ale nie możemy zamykać oczu na to, że ludzi z Appalachów, takich jak J.D. Vance, naprawdę los Ukrainy nie interesuje. To jest brutalne, ale to właśnie będzie ludzi w Madrycie również nie interesują te rzeczy tak jak nas. Panie profesorze. Nie, no tu właśnie nic dodać, nic mówiąc. Ja myślę, że to, że tak wielu Amerykanów dzisiaj chce głosować na republikanów, to nie wynika z jakiegoś ich szczególnego, takiego bym powiedział, no, politycznego zachwytu kandydatem na prezydenta czy na wiceprezydenta, tylko po prostu no, tym, że mamy taki bardziej generalny proces w zachodnich społeczeństwach, czego na przykład Brexit był też pewną ilustracją, że po prostu no, ludzie czują się mało reprezentowani przez elity polityczne, tak? Że tracą zaufanie do liberalnych procedur politycznych i wtedy, kiedy już, że tak powiem, to zniechęcenie, ta frustracja dochodzi do zenitu, to przy pierwszej przy okazji dają temu wyraz. Tak było w roku 2016, kiedy Brytyjczycy właściwie zagłosowali w gruncie rzeczy za Brexitem, protestując przeciwko pewnemu systemowi politycznemu, wyborczemu, który wtedy był w Londynie. Z tego powodu też zresztą Trump został potem prezydentem Stanów Zjednoczonych parę miesięcy później i ta sytuacja się dzisiaj powtarza, prawda? W dużej mierze też dlatego, że właśnie demokraci właśnie traktowali swoich wyborców no, trochę jak dzieci, prawda? Mówiąc, że prezydent Joe Biden jest silny, sprawny i tak dalej. To też osłabiało to zaufanie Amerykanów do procedur, prawda, do partii politycznej. I to wszystko dzisiaj Donald Trump po prostu zbiera. No, ale też nie mam się też chyba co obrażać na amerykańskich polityków, że no, Ukraina nie jest dla nich sprawą jakby pierwszorzędną, prawda? No bo tak samo gdyby się jakiś polski polityk powiedział, że nie będziemy, że tak powiem, nadstawiali głowy za niepodległość Tajwanu, prawda? Co też, można powiedzieć, z punktu widzenia no, NATO jest dość... Może być równie ważne, co Ukraina. No właśnie. Czy państwa zdaniem to rzeczywiście jest tak, że amerykańską polityką zagraniczną się wyborów nie wygrywa? Bo jeśli tak, to po co się o niej mówi? Panie redaktorze, ja sobie myślę w ten sposób, że ekipa Trumpa to jest kwintesencja amerykańskiego populizmu. Trzeba by rozdzielić tak naprawdę narrację, którą Trump i kandydat na wiceprezydenta toczą. Ona nie może być inna, bo oczekiwania Amerykanów są właśnie takie. One są nieco izolacjonistyczne. Tak. Oni uważają, że Ameryka jest zaangażowana za bardzo ekonomicznie, politycznie, militarnie, w różne przedsięwzięcia na świecie kosztem tego, co się dzieje w uwarunkowaniach wewnętrznych. A więc to jest naturalne, że ta retoryka będzie toczona. Ale jest druga strona medalu, a tą drugą stroną medalu jest pragmatyzm amerykańskiej administracji. Z jednej strony będą toczyć się gdzieś publiczne spory. X będzie pękał od tweetów, że czegoś się nie zrobi, coś się zastopuje. A w praktyce, czy to byliby republikanie, czy demokraci, to wszystkie ekipy będą realizować pewną ważną dla Ameryki politykę. I myślę, że ta Ukraina nie będzie mniej ważna. Panie redaktor. Jak pani sądzi? Nas tutaj zajmuje teraz, co powiedział J.D. Vance o Ukrainie, a tak naprawdę Donald Trump mówi dokładnie to samo, może trochę innymi słowami. Zresztą teraz też podczas tej konwencji opowiadał o tym, że on zakończy konflikt Rosji i Ukrainy w dobę, wiadomo w jaki sposób i że w ogóle wszystkie wojny potrafi zakończyć w ten sposób. Ale też ludzie z jego rodziny, Eric Trump zdaje się też opowiadał o tym, że po prostu Ukraina to jest państwo upadłe, ani jednego dolara tam więcej nie można przesyłać, bo oni po prostu wszystko, co my wysyłamy im w broni, to oni to wydają i tam jest korupcja straszna. Więc to nie jest nic zaskakującego. Dla mnie ten wybór J.D. Vance'a jest zaskakujący o tyle, że on idzie jednak trochę wbrew takiemu oczekiwaniu, że skoro Trump ma tę twarz jednak radykała, osoby, która gdzieś w jakiś sposób jest odpowiedzialna za to, że został cofnięty ten wyrok legendarny i bardzo ważny dla dużej części społeczeństwa amerykańskiego Roe v. Wade. No i on jednak wybiera sobie taką osobę, która jednoznacznie
jednoznacznie się opowiada przeciwko aborcji. W dodatku też opowiada się przeciwko małżeństwom jednopłciowym, które popierają już teraz, to widać też w badaniach Pew Research Center, że tam to już nawet wśród wyborców republikanów jest zdecydowane poparcie dla tych małżeństw. Więc on wybrał sobie jeszcze większego radykała niż jest nim on sam. I tutaj krąży gdzieś taka pogłoska po mediach, że podpowiedział tego J.D. Vance'a Trumpowi Tucker Carlson, który stwierdził, jak jest taka właśnie teoria spiskowa, że coś by się mogło Trumpowi stać, że tutaj Deep State zadziała, żeby go chcieli zlikwidować i gdyby on miał wiceprezydenta jakiegoś takiego bardziej sofciarskiego, który nie będzie tak radykalny jak on, to całe jego dziedzictwo magii przepadnie razem z nim, a tutaj będzie miał właśnie takiego swojego wychowanka. No i to jest w ogóle fascynująca postać, to dlaczego on nagle się skleił z Trumpem, którego nazywa publicznie Hitlerem, odsądzał go absolutnie od czci. Ja nie wiem, czy to jest jakieś wielkie nawrócenie. Znamy też polityków, którzy po prostu przechodzą od prawa do lewa, przeskakują, no bo wiedzą, gdzie są po prostu frukty. Proszę Państwa, mamy 3 miesiące z ogonkiem do tych wyborów, więc ten etap tej kampanii dopiero się zaczął, jak widać, bo tam same nowe historie. Wróćmy do polskiej polityki. Pan Romanowski ciągle jest newsmakerem w polskiej polityce. W zamknięciu przebywał bardzo krótko, a kiedy wyszedł, to ma dla polityki, czy polityków w istocie, taki komunikat. Będę wspólnie z mecenasem Bartoszem Lewandowskim składał zawiadomienie. Podobnie jak zespół w związku z bezprawnym pozbawieniem wolności, w związku z nadużyciem uprawnień, to zawiadomienie będzie dotyczyć prokuratorów z prokuratury krajowej, decydentów, to jest tutaj przede wszystkim najważniejsze, czyli pana ministra Myrchę, pana ministra Bodnara, inne osoby, a także tych, którzy byli wykonawcami i podżegaczami. Mówię o tych, którzy tworzyli te opinie. Należy zbadać również rolę chociażby Romana Giertycha w tej sprawie. Immunitety nie mogą zapewniać bezkarności. Każdy, kto łamie prawo, musi prędzej czy później stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Powiedzcie mi, szanowni państwo, jaki waszym zdaniem jest pejzaż po tej historii i jak bardzo jest utrwalony w tej chwili? No cóż, wydaje się, że jesteśmy w sytuacji, w której doszło do daleko idącej kompromitacji organów ścigania. Myślę, że w opinii bardzo wielu Polaków doszło do kompromitacji całej idei tej skuteczności rozliczeń wobec prawa i sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, trudno się dziwić słowom posła Romanowskiego, że mówi o tym, że to zatrzymanie było bezprawne, jeżeli rzeczywiście tak jest, że jego immunitet obowiązywał. No, jeżeli faktycznie uznamy, zgodnie z tym, co twierdzi Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, że ten immunitet obowiązywał, no to nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma sporu, żeby tak uznał. Jeżeli nie ma sporu, no to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zatrzymanie demokratycznie wybranego posła demokratycznej opozycyjnej partii z pogwałceniem immunitetu jest skandalem. Po prostu jest skandalem bez względu na to, jakie zarzuty by miały na nim ciążyć. Dobrze, to teraz druga część tego pytania. Jak Państwa zdaniem ten pejzaż jest utrwalony? Bo to ma jakąś tam. Ja bym się odwołała tylko do tego zdania, które to padło. Sąd nie uznał, że on rzeczywiście, Marcin Romanowski, ma immunitet, tylko uznał, że są wątpliwości. Powołał się na te opinie, które ministerstwo zamawiało, które też nie były właśnie jednoznaczne i stwierdził, że skoro są wątpliwości, to w takim razie on musi zdecydować na korzyść podejrzanego. Jesteśmy jeszcze jakby w trakcie tej procedury, nie wiem, czy jutro jest ten ostateczny termin, kiedy prokuratura ogłosi, czy się odwołuje, czy nie, czy będzie to zażalenie, ale prawdopodobnie będzie decyzja właśnie sądu drugiej instancji, wtedy się okaże. No ale pamiętajmy jeszcze, że to jest sprawa po prostu niejednoznaczna. Nie da się zupełnie jednoznacznie odpowiedzieć. Prawnicy mówią wprost. No literalnie z tych przepisów wynika, że rzeczywiście uchylenie tego immunitetu krajowego powinno wystarczyć. No ale zgromadzenie parlamentarne to są w ogóle rzadkie sprawy, precedensowe często. Oni interpretują to jak najszerzej. Z rezolucji wynika właśnie taka szeroka interpretacja. Tylko i tutaj problem... jest spór, tak? I w tych opiniach też było wskazane, że... Dokładnie na to chciałem...
chciałem zwrócić Słuchajcie, uwagę. Że jest spór, nie wiadomo, więc mi gdzieś bliska jest ta interpretacja, że to był błąd prokuratury i organów ścigania o tyle, że nie zachowali odpowiedniej ostrożności. Wiedzieli, że to jest problematyczna kwestia, że prawnicy mają różne opinie w tej sprawie, mogli się ubezpieczyć, zwrócić się właśnie do tego zgromadzenia parlamentarnego. Ta sprawa by się odsunęła wtedy o parę miesięcy, a tak mleko się wylało, jest afera, a i tak będą... Jak bardzo ten pejzaż jest utrwalony, no bo to nie jest tak, że sąd powiedział, ten pan jest niewinny. Nie tego dotyczy ten komunikat w ogóle. Więc jaka jest perspektywa zdarzeń, panie profesorze? No, oczywiście ta sprawa ma różne swoje wymiary, ma wymiar prawny. Ja bym tutaj nie chciał się teraz zajmować analizą prawdą, choć mogę powiedzieć jako politolog. Dobra wiadomość jest taka, że Polska jest państwem prawa. To znaczy, że działają sądy, prawda, i sądy mogą powiedzieć władzy wykonawczej nie. I to jest bardzo, myślę, dla nas ważna informacja i warto ją odnotować. Natomiast jako politolog ja się zastanawiam, dlaczego ta sprawa tak bardzo wstrząsnęła, można powiedzieć, klasą polityczną. Wyborcami pewnie nie za bardzo, bo wyborcy są na urlopach, na wakacjach i być może aż tak bardzo się tym nie przejmują. Otóż moim zdaniem Platforma dzisiaj płaci tak dużą cenę za to zamieszanie, dlatego że pan premier Tusk dokonał takiego wyboru, że taką właściwie, można powiedzieć, takim głównym dowodem na istnienie tego rządu, takim politycznym credo, prawda, który formuje się na samym początku gabinetu, no będzie sprawa rozliczeń, prawda? Tylko teraz rozliczenia, które są oczywiście potrzebne, jeżeli mają być poważne, jeśli mają budzić zaufanie, to one muszą po prostu trwać, prawda, miesiącami, latami. A jak się próbuje dostarczyć jak takie danie polityczne na już, prawda, pod presją mediów społecznościowych, pod presją elektoratu, no to to musi się kończyć, czy może się kończyć, prawda, tego typu wywrotkami, czy takim przewróceniem się na skórce od banana, nie wiem, czy to jest dobra analogia, jak to widzieliśmy, prawda? I teraz, gdyby Platforma miała dzisiaj w tym swoim politycznym credo jakieś inne jeszcze dania, prawda, jednocześnie dyskutowała z nami o kwestii, nie wiem, o tych kwestiach, które mówił pan minister przed chwilą, finansów, o kwestii powiedzmy demografii i tak dalej. Dyskutowała z nami o aborcji, ale też kiepsko poszło. To ta sprawa byłaby jedną z wielu i nie byłaby, tak bym powiedział, tak dużym nierozumiałym się echem, ale ponieważ Platforma na tym się skoncentrowała, na tym się skupiła, no to dzisiaj, prawda, zbiera tego efektu. Panie profesorze. Platforma nie mogła skupić się na czymś innym właśnie, bo wpadła w pewien klincz. Ten klincz polega na tym, że oczywiście w ferworze kampanii wyborczej, co jest naturalne, obiecano, że bardzo szybko i radykalnie rozliczy się poprzedników, a okazało się, że no nie wszystkie elementy można robić szybko. Do znudzenia powtarzałem, że błąd może gonić błąd i będą same kłopoty. Rzeczywiście, z jednej strony jest presja sondaży opinii publicznej, jest presja wyborców, którzy chcieliby bardzo szybko widzieć efekty rozliczeń, które nie mogą być szybkie. Wnioski prokuratury muszą być przygotowywane starannie i kwestia immunitetu Romanowskiego jest tego żywym dowodem. Nie sprawdzono, można powiedzieć, najgłupszej rzeczy, jaką trzeba było sprawdzić, jaki jest status Romanowskiego. Właśnie, problem polega na tym, że sprawdzono. Problem polega na tym, jak słusznie pani redaktor zauważyła, no że jedna z tych opinii wprost wskazywała, że prawdopodobnie taka będzie reakcja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, chociaż autor opinii się z nią nie zgadza. Jeżeli wziąć tę opinię i przeczytać, to z niej jasno wynika, że oni to w to pójdą, a mimo dysponowania tą opinią prokuratura podjęła inną decyzję. A z drugiej decyzję. Strony to jest zaskakujące. Nikt nie zwrócił się do Zgromadzenia Parlamentarnego. To była informacja, która wypłynęła z Radia Z kilka dni temu, że podobno polskie przedstawicielstwo przy Radzie Europy było w czerwcu jeszcze informowane, że może być tutaj problem, tak? No bo wiemy, tak, że to w czerwcu, 19 Wiesz, czerwca były... Dymisja z tej okazji. No właśnie, więc to, no to była trochę taka zapowiedziana katastrofa, tak? No... Dobrze, proszę państwa, nie mamy w studiu polityków dzisiaj, ale być może państwo też mają pytania do naszych ekspertów. Mają państwo pytania, bardzo proszę. Od pani zaczniemy. Tylko króciutko, bo czas mam bardzo niewiele. Dobry wieczór, Monika Szkudlarz. Moje pytanie chciałam skierować do profesora Słomki. Chciałam się zapytać, czy uważa pan za rozsądne publikowanie przez premiera Donalda Tuska wpisów krytykujących Donalda Trumpa w momencie, kiedy nie mamy wpływu na wybory w Stanach, a możemy współpracować z Donaldem Trumpem już za kilka miesięcy? Rozumiem, że do mnie było pytanie, tak? Tak, tak, imiennie nawet.
Proszę pani, drodzy państwo, oczywiście, że tutaj trzeba być niezwykle wstrzemięźliwym. Nie powinno się stwarzać nawet pozorów, że my mieszamy się w kwestii wyborów innego państwa. No, z drugiej strony, tutaj chyba u pana redaktora nad programie, pan minister Sikorski chwalił się całkiem niedawno, że rozmawiamy ze wszystkimi i że nawet chyba namawiał pana prezydenta Dudę na spotkanie z prezydentem Trumpem, aby że tak powiem, to zabezpieczenie było. Więc myślę, że powinniśmy się kierować takim zdrowym rozsądkiem budowania sobie dobrego zaplecza i dobrej współpracy z różnymi środowiskami, ale niekoniecznie musi się to odbywać na forum X-a czy jakiegokolwiek medium społecznościowego, bo to oczywiście nie budzi zaufania. Tak jak swego czasu nie budziło zaufania lekceważenie, atakowanie ekipy Bidena przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, bo też byliśmy świadkami w drugą stronę takich zachowań. Krzysztof Kowalczyk, pytanie do pana Piotra Trudnowskiego. Ono będzie dotyczyło finansowania kampanii wyborczych w kontekście naszym krajowym. Jakie by pan widział możliwości udoskonalenia tego systemu? Pan pochwalił go, ja nie do końca się z tym zgadzam, ale tego systemu, który jest, prawda, obecnie, żeby na przykład obywatel miał możliwość na wskazaną przez siebie partię 1% czy 1,5% przekazać, prawda, i to co roku, prawda, i rozliczać nie raz na 4 lata, tylko powiedzmy co roku w swoim zeznaniu na zasadzie dobrowolności. Żeby nie tylko miliony brały te partie, które już są w Sejmie, ale żeby te nowe raczkujące też miały szansę wyraczkować. O, także oczywiście ja chwaląc polski system wyborczy, po prostu chciałem pochwalić to, że w ogóle mam partie finansowane z budżetu państwa, bo to jest gwarancja tego, że one nie są tak głęboko uzależnione od oligarchów, interesów. To wbrew pozorom nie wydarzyło się w naszym regionie. Tak? To, że polityka węgierska, czeska czy słowacka wygląda tak, jak wygląda, w dużym stopniu z tego powodu, że im się to nie udało, nam się to udało. Natomiast oczywiście otwarcie finansowania partii w większym stopniu od decyzji obywateli jest bardzo potrzebne. Wydaje mi się tak w ogóle, że najlepszą metodą byłoby uzależnienie nawet nie tyle od tych wpłat jednoprocentowych, tak, czy analogicznych do tego systemu wpłat na partię, tylko wręcz zbudowanie takiego mechanizmu, w którym częściowo przynajmniej ta subwencja bądź dotacja budżetowa jest uzależniona od tego, ile obywatele w małych wpłatach byli gotowi wpłacić na partię, bo to też jest rzecz, która po prostu sprawi, że te partie będą w naturalny sposób bardziej demokratyczne, bardziej oddolne, otwarte na to, co ludzie na bieżąco o nich sądzą i na to, żeby ci ludzie też mogli zareagować wtedy, kiedy partia nie chce im się pozwolić zaangażować w partię, bo to jest bardzo poważna choroba polskich ugrupowań. Prawdziwie nie było pytanie do mnie, ale jeśli ja mogę też coś dodać do tego, bo to, co pan proponuje, to jest jednak byłaby trochę rewolucja. Natomiast myślę, że taka bardzo ewolucyjna, drobna zmiana w systemie, który mamy, który by szedł trochę w kierunku, o którym pan mówił, to byłoby obniżenie tego progu 3%, od którego partie otrzymują dotacje, na przykład do 1,5%, jak jest, jeśli dobrze pamiętam, w Niemczech, prawda? To by sprawiło, że wiele komitetów wyborczych, które w poprzednich wyborach gdzieś tam próbowały, że tak powiem, zaistnieć, odpadały, by w polityce pozostały i to by zwiększyło też, moim zdaniem, demokrację wewnątrz partii politycznych. To byłby bardzo nieduży zabieg, tylko zmniejszenie tego jednego parametru i bardzo by ten system otworzyło. Ale bardzo jeżeli, no to ja jedną uwagę. Do tego chciałbym pana uczulić na jedną rzecz. Panowie, ale nie zdążymy ostatniego pytania zadać, bardzo byśmy chcieli. Baśniński, Stowarzyszenie Kolibert, jeżeli będzie czas, to może właśnie dla każdej osoby z naszego grona, o retwarujące reformy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o tym, jak usunięto ambasadorów. Tylko krócej, czy te ruchy były słuszne i też kto powinien reprezentować Polskę jako ambasador Stanów Zjednoczonych? Czy powinien to być nadal Piotr Magierowski, czy to powinna być jakaś inna osoba? Ja mogę powiedzieć bardzo krótko. Ja bardzo bym chciał, żeby istniało w tym zakresie porozumienie między rządem a prezydentem. Biorąc pod uwagę, jak jest skonstruowana polska konstytucja, nie da się z tego zrobić skutecznie inaczej, niż znajdując jakiś kompromis. Jeżeli spór jest o 52 nazwiska, to oczekiwałbym tego, że panowie pomiędzy Aleją Szucha a Pałacem Prezydenckim dogadają się co do 20 versus 30 albo jakiś inny parytet znajdą, który sprawi, że po prostu jesteśmy w stanie mieć pełną, na wysokim szczeblu ambasadorską, a nie niższej rangą reprezentację, przynajmniej w najważniejszych państwach. Udało nam się oddać głos naszej publiczności, tak jak udało nam się oddać głos państwu w tych sądach SMS-owych, w których pytamy o to, czy Joe Biden dokonał dobrego wyboru. Jak usłyszeliśmy, nie bardzo miał wybór, jakiś szczególnie oczywisty, ale podjął taką decyzję, więc o nią państwa pytamy. W naszej sądzie SMS-owej 87% uważa, że tak, 13%, że nie, a na platformie X te proporcje to 89-12. 88-12, to by nam się do 100 nie zgadzało oczywiście. Tyle dziś w Bez Retuszu. Widzimy się za tydzień. Dziękuję państwu za spotkanie i za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.